Według naukowych opracowań istnieją dwa rodzaje smogu. Smog kwaśny londyński i smog fotochemiczny typu Los Angeles. Ten pierwszy nadciąga zimą, a drugi latem. Profesor Grzegorz Wielgosiński uważa jednak, że te kategorie nie mieszczą tego, co spowija nasz kraj. Dlatego proponuje dodać do typologii trzeci rodzaj – smog pyłowy. Ja go nazywam smogiem polskim, dlatego że jest on jakościowo różny od smogu londyńskiego. Też powstaje w okresie zimowym, ale powstaje tym częściej i chętniej, im niższa temperatura. Jest to smog nie niżowy, tylko wyżowy. Przy wyżowej pogodzie, przy ładnej, słonecznej pogodzie, przy prawie bezwiecznej pogodzie, w ciągu nocy następuje wypromieniowanie ciepła, są przymrozki. Im wyżej temperatura wyższa, tworzą się tak zwane inwersje. Ten nasz polski smog pochodzi z naszej działalności, czyli z naszych piecy domowych niskiej jakości, gdzie spalamy również bardzo niskiej jakości węgiel. To jest to głównie smog pyłowy, przy czym tu skład tego pyłu to jest nie tylko substancje niepalne, które zawsze w pyle będą, czyli krzemiany, glinokrzemiany, ale również przede wszystkim w 50% to jest niespalony węgiel, czyli sadza, oraz rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wśród których na pierwszym miejscu jest benzoapiren. No i reszta to produkty, nazwijmy to, samoistnego odsiarczania, czyli związki siarki połączone na przykład ze związkami amonu. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia WHO na 50 miast o najgorszym wskaźniku zanieczyszczenia powietrza przypadają aż 33 miasta Polski. Ma to niebagatelny wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Szacuje się, że w Polsce około 48 tysięcy osób rocznie umiera z tytułu zanieczyszczonego powietrza z powodu właśnie naszych epizodów smogowych. To nie tylko są choroby układu oddechowego, ale również układu nerwowego ze względu na skład, ale również i choroby nowotworowe, bo benzoapiren jest jedną z najbardziej kancerogennych substancji znanych człowiekowi. W 1952 roku smog zabił 12 tysięcy mieszkańców Londynu. Dziś, mimo że stolica Wielkiej Brytanii jest jedną z największych aglomeracji na świecie, nie ma problemu z jakością powietrza. Dlaczego? Podjęto natychmiastowe kroki. My także wreszcie musimy stanąć do walki z tym cichym mordercą. No jeżeli centrum miasta, Łodzi, Krakowa, jest ogrzewane tylko i wyłącznie z indywidualnych palenisk domowych, są to piece bardzo marnej jakości i konstrukcji, niejednokrotnie z przełomu XIX i XX wieku, miejmy świadomość, opalane również bardzo złej jakości paliwem. Rozwiązanie najlepsze to jest wymiana piecy, ale nie na nowy piec węglowy czy gazowy, tylko na ogrzewanie centralne. Spalając paliwa, nawet stałe, czyli węgiel, w elektrociepłowni, z jednej strony mamy ciepło, z drugiej strony produkujemy prąd elektryczny, czego w domu nie wyprodukujemy. Po drugie, tam są bardzo efektywne w tej chwili już systemy oczyszczania spalin. W elektrociepłowni mamy bardzo efektywne odpylanie, usuwanie gazów kwaśnych, w tym dwutlenku siarki, odazotowanie spalin, czyli znacząco mniejszą emisję niż z każdego pojedynczego pieca domowego. Druga rzecz to zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza do centrum miasta, czyli wszystkie osiedla domków jednorodzinnych wokół miasta powinny być ogrzewane gazem, a nie paliwami stałymi. Drugi element tego smogu i niskiej emisji, czyli transport samochodowy, to jest budowa obwodnic i wyrzucenie całkowicie transportu tranzytowego z miasta. Częściowo to się w Łodzi już w tej chwili udało, ale z drugiej strony to jest również rozwój sieci transportu zbiorowego, przede wszystkim tramwajowego, jak i autobusów elektrycznych. To jest program na 10, 15, może 20 lat, ale to trzeba zrobić, bo inaczej nie będziemy oddychać czystym powietrzem. Tego problemu się inaczej nie rozwiąże. A dlaczego warto być naukowcem? Ciągle spotykamy się z nowymi problemami, ciągle coś nowego się dowiadujemy, ciągle uczymy się nowych rzeczy, ćwiczymy nasz umysł, coś nowego robimy, coś ciekawego ciągle się dzieje. No i to jest ciekawe.